Cześć, witajcie, Krzysztof z tej strony. Dzisiaj będzie u Lanzi taki oto quick release mount, jest to magnetyczny uchwyt. I teraz tak, jakie mam uchwyty i generalnie dlaczego szukam kolejnych? Kupowałem cały czas Insta360 ten uchwyt, zobaczcie, on jest bardzo stabilny i on działa w ten sposób, że po prostu po naciśnięciu mechanicznie można było po prostu fajnie sobie rozłączać kamerkę, no ale niestety przestali już to produkować i jest problem z zakupem tego oto uchwytu, więc zacząłem szukać innego. No i wcześniej znalazłem tutaj taki uchwyt u Lanzi, widzicie, bardzo podobny do tamtego, działa dokładnie w ten sam sposób. Ale wam powiem, że też jest sztywny, generalnie nic nie lata i trzeba przyznać, że całkiem nieźle jest zrobiony. No ale jakość jego wykonania nie jest taka dobra, bo ściąganie nie jest takie proste jak w tej kamerce 360. Może to ściągnę, może być lepiej. Tu po prostu pierwsze słychać, że wchodzi, więc to jest dobre, bo o, słychać, że coś się dzieje, tak? No i ściąganie jest po prostu genialnie proste. Więc szukałem cały czas jakiegoś kolejnego, że tak powiem, kolejnej opcji. No i właśnie znalazłem u Lanzi, bo generalnie wyszła oczywiście, Insta360 wypuścił też magnetyczną wersję swojej końcówki, ale ona jest no, dość droga, bo kosztuje ponad 200 zł. I biorąc pod uwagę po prostu, że no nie jest to mały koszt, no to zacząłem szukać po prostu jakichś alternatyw. No i znalazłem alternatywę właśnie u Lanzi. Jest magnetyczna, tak samo jak Insta360. Przychodzi w takim pudełeczku. Mam jakiś certyfikat, widzicie, oryginalności. Ja kupiona na AliExpress. Można kupić od 86 do 95 zł, przynajmniej na razie pewnie. To cena będzie spadać. Mamy tutaj klucz do przykręcania i jak widać dodatkowe tutaj te gumki, które można wymieniać. Sama, że tak powiem, ta końcóweczka wygląda w ten sposób, czyli tu mamy dwa magnesiki, dzięki któremu to szybko się składa i będzie, kiedy naciskasz, to po prostu o, schodzi tu i tu mamy magnes. Dobra, zobaczmy jak to działa. Jak to wygląda i generalnie czy ma to sens. Założymy na tej kamerce. Dobra. I teraz właśnie przykręcamy to. Odblokujemy. Magnes mocny jest, to trzeba przyznać. Dobra, no i jak widzicie, zamykamy i teraz ta końcóweczka, widzicie, ona tylko w jeden sposób jest w stanie wejść, więc tu nie będzie problemu też takiego, że coś tam się pomyli. No i zobaczmy, czy jest stabilne. No lekko, jak widzicie, lekko się rusza niestety. I to jest właśnie coś, co nie jest zbyt dobre, bo w momencie, kiedy kamera drga, to generalnie po prostu no będzie z tym problem, w sensie będzie to widać, może nie to, że widać, bo tutaj są oczywiście systemy akurat w tych kamerach, które dobrze, że tak powiem, radzą sobie z takimi problemami. Zobaczmy jak mocniej, nie, to samo, widzicie, cały czas jest lekki taki luz. No dobra, no i właśnie, to jest ten minus tej, że tak powiem, szybko złączki, bo powoduje, że znowu muszę szukać kolejnej, no chyba, że zacznę jeszcze szukać tej starej. Szybko złączek jeszcze, zobaczcie, tej firmy, no jest też bardzo fajna i ona jest super stabilna. To akurat stosuję do łączenia tutaj akurat kijków, bo one są okrągłe i to najbardziej pasuje. Super stabilna i fajna, tak przy okazji. Dobra, no to tyle. Jak będziecie chcieli kupić tą szybko złączkę, to przynajmniej już wiecie tak naprawdę, czym się różni i co ją charakteryzuje względem tak naprawdę tego, co jest na rynku. A jest tego coraz więcej, zauważę. Jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie, a tymczasem trzymajcie się. Cześć! Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć!